Wszechmogący Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Stworzyciel wszystkich rzeczy, Sędzio wszystkich ludzi, uznajemy i wyznajemy bolesne i okrutne grzechy, które tak często popełniamy myślą, mową i uczynkiem przeciwko Twojemu majestatowi, prowokując Twój sprawiedliwy gniew i oburzenie wobec nas. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Wam udzieli przebaczenia i pokoju. Amen. Amen. Kyrie eleison.
pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie. Odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chciałbym mojemu umiłowanemu zaśpiewać pieśń mego kochanego o jego winnicy. Mój umiłowany miał winnicę na rzeźnym zboczu pagórka. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził winorość szlachetną. Po środku zbudował strażnicę, strażniczą wieżę i nawet w niej tłocznię rozporządził. I oczekiwał, że wyda mu dobre winogrona, lecz ona zrodziła cierpkie jagody. Teraz więc, mieszkańcy Jeruzalem i wszyscy Judejczycy, rozsiądźcie między mną a moją winnicą. Co jeszcze mógłbym uczynić dla mojej winnicy, czego nie uczyniłem? Dlaczego, gdy czekałem, by wydała dobre winogrona, ona zrodziła cierpkie jagody? Oto wam teraz oznajmię, co zamierzam uczynić mojej winnicy. Usunę jej ogrodzenie, aby stała się pastwą ognia. Mur jej rozwalę, aby ją stratowano. Uczynił z niej pustkowie. Nie będzie przycinana ani okopywana. Zarosną ją ciernie i osty. Chmurą nakażę, aby nie zraszały jej deszczem. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a mieszkańcy Judy szczepem, o który troszczy się z miłością. Oczekiwał on od nas prawości, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk grozy. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi. Winnicą Pana jest dom Izraela. Winnicą Pana jest dom Izraela. Przeniosłeś winorość z Egiptu, zasadziłeś ją wygnawszy pogan. Rozpostawiłeś swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje lato rośle. Winnicą Pana jest dom Izraela. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Winnicą Pana jest dom Izraela. Powróć Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawieź tę winorość. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
winnicą Pana, jest dom Izraela. Już więcej się nie odwrócimy od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie Boże zastępu, i rozjaśni nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Winnicą Pana jest dom Izraela. Za mało ludzi w kościele. Siostry i bracia, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. O nic się nie martwcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby będą z wdzięcznością przedstawiane Bogu. A pokój Boży ogarniający każdą myśl będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie. I wreszcie, bracia i siostry, cokolwiek prawdziwe, cokolwiek dostojne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek święte, cokolwiek życzliwe, cokolwiek chwalebne, czy to jakaś cnota lub czyn jakiś godny pochwały, to miejcie w myślach, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i zobaczyliście u mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi. Bogu niech będzie w ciemni. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę i otoczył ją murem i wydrążył w niej tłocznię i zbudował wieżę. Potem wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. A gdy przyszedł czas zbiorów, wysłali swoje sługi do tych rolników, aby wzięli jego zbiory. Rolnicy natomiast zatrzymali jego sługi i jednego pobili, drugiego zabili, a innego obrzucili kamieniami. Wysłał drugi raz inne sługi w większej ilości niż ci pierwsi, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, bo mówił sobie: mojego syna uszanują. Jednak rolnicy, gdy zobaczyli syna, powiedzieli sobie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go i obejmijmy jego majątek. Porwali go więc, wyrzucili poza winnicę i zamordowali. Gdy zatem wróci właściciel tej winnicy, co zrobi z owymi rolnikami? Odpowiedzieli mu: ich samych skaże jako złych na nieszczęsną zgubę, a winnicę wydzierżawi innym robotnikom, którzy będą mu oddawać zbiory we właściwej im porze. Jezus powiedział im: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który budujący wzgardzili, stał się głowicą węgła? Od Pana on pochodzi i w naszych oczach jest godny podziwu. Dlatego oświadczam wam, że wam zostanie zabrane Królestwo Boże, a dane będzie temu ludowi, który wydawać będzie jego owoce. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Alleluja, 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 alleluja.
że mogę być ponownie z wami. W dzisiejszej liturgii słowa uderzają mnie dwa słowa klucze. Jednym z motywów jest motyw winnicy, który przeplata się poprzez praktycznie wszystkie elementy liturgii słowa. A drugim elementem jest głowica węgła, który to element, to słowo klucz zamyka Ewangelię. Powiem wam, że kiedy za każdym razem, kiedy słyszę pieśń o winnicy pochodzącą z księgi proroka Izajasza, czyli to, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, to rodzi się we mnie takie wewnętrzne wow. Piękna, jedna z najpiękniejszych w moim odczuciu pieśni w całym Piśmie Świętym. Przypomina pod wieloma względami pieśń nad pieśniami. Pięknie się zaczyna. Ukochany chce śpiewać pieśń o winnicy. Ukochany pokazuje, jak bardzo ukochał tę winnicę, ile trudu i wysiłku włożył w to, aby wszystko dobrze urządzić, aby chronić owoc, który ta winnica ma wydać. Więc bardzo, ale to bardzo dużo wysiłku właściciel tej winnicy włożył. No i to widać w każdym słowie, iż jest bardzo zaangażowany, niezwykle troszczący się i kochający. Ale ten optymistyczny wydźwięk tej pieśni bardzo szybko ustępuje miejsca czemuś gorzkiemu. Posłuchajmy raz jeszcze tych dwóch zdań pochodzących z pieśni o winnicy. Tych dwóch zdań, które zamieniają tę radość z posiadania winnicy i pracy w niej, zamieniają w rozczarowanie. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Wiemy już, że skarżącym się w tej pieśni jest sam Bóg. Wiemy już, że winnicą jest Izrael. Ale kiedy czytam te słowa, kiedy dociera do mnie, jak musi być strasznie przykro Bogu w tej chwili, kiedy on takimi słowami wyraża swoje rozczarowanie w stosunku do winnicy, od razu też na myśl przychodzą mi wszystkie te sytuacje w moim życiu, kiedy czułem się tak samo rozczarowany. W każdej sytuacji, w której zaangażowałem się bardzo mocno, włożyłem mnóstwo wysiłku w to, aby otrzymać jak najlepsze owoce, nie wiem, czy to relacji, czy związku, czy pracy, czy innego zadania. I nagle się okazuje, że zamiast winogron soczystych, słodkich, dorodnych, cierpkie jagody, bo w ogóle coś zasuszonego na tym krzaku wisi, a sam krzak też mocno zasuszony. Przychodzą mi na myśl właśnie wszystkie te sytuacje życiowe, kiedy tak się czułem, kiedy czułem się jak ten właściciel winnicy z pieśni Izajasza. I razem z nim mam ochotę właśnie w takich chwilach powiedzieć, co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej. I zastanawiam się w takiej chwili, zawsze się zastanawiałem, czy jedynym, co zostało skarżącemu się, to jest bezsilność. Bo mam wrażenie, że w takich sytuacjach bardzo często siadamy i po prostu mamy ochotę wszystko zostawić albo rzucić i iść sobie, zostawić to. Tutaj, jak słyszeliście, zarówno w pieśni u Izajasza, jak i w Ewangelii, ten właściciel winnicy nie jest obojętny, on nie jest bezsilny, on się nie poddaje. Tam już przestaje być w pewnym momencie miło i sympatyczne.
dramatycznie, tam zaczynają się spory, tam zaczynają się siłowe rozwiązania. W Ewangelii zauważcie, że gospodarz winnicy wysyła kilka razy swoje sługi, licząc na to, że dzierżawcy winnicy opamiętają się, że zawrócą z tej drogi, która ma doprowadzić gospodarza do rozczarowania. A kiedy to wszystko zawodzi, nie pomaga, wysyła swojego syna. To tylko obrazuje, jak bardzo ten gospodarz kieruje się miłością. To tylko pokazuje, jak bardzo Bóg kieruje się miłością. My tak często nie potrafimy. Myślę, że to jest mega, mega trudne, aby jak dostaniemy raz w twarz, nadstawić drugi policzek, albo raz jeszcze nadstawić ten sam nos do złamania. My tak nie potrafimy. My częściej zachowujemy się jak ci bezsilni siedzący na progu tej winnicy, ubolewający, co jeszcze miałem zrobić, żeby było dobrze. Dlaczego ta nieszczęsna winnica wydała cierpkie jagody? Spodziewałem się i zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wydała winogrona słodkie, soczyste. I w tej chwili bezsilności, naszej bezradności, kiedy się skarżymy, liturgia słowa podrzuca nam drugie słowo klucz, o którym mówiłem na początku. Chodzi o te słowa, które wypowiada Chrystus w ślad za psalmistą. Psalm 118, werset 22. Ten właśnie kamień, którym budujący wzgardzili, stał się głowicą węgła. W Ewangelii jest to dosyć wyraźnie zarysowane, jak trzeba odczytywać tę głowicę węgła w stosunku do tej pierwszej opowieści o przykładzie o winnicy. Dlatego ja bym chciał się skupić na samym znaczeniu słowa głowica węgła. Przyznaję wam się bez bycia, że do tej pory rozumiałem to słowo opacznie. Kojarzyło mi się z zupełnie innymi fragmentami budynku i architektury, aniżeli w tym znaczeniu to słowo występuje. I ponieważ znacie moje zamiłowanie do Wikipedii, zrobiłem sobie research bardzo poważny, wygooglowałem słowa głowica, później głowica węgła. I powiem wam, że bardzo ciekawe wyniki osiągnąłem gdzieś tam sobie googlując, ponieważ ta głowica w użyciu językowym występuje w bardzo wielu znaczeniach, które dają do myślenia. To mogą być też piękne metafory w wielu przypadkach. Po pierwsze, głowica to może być zakończenie sztandaru. Po drugie, to może być zakończenie trzonu steru. Po trzecie, to może być zakończenie falochronu i nierzadko jest ono wyposażone w światło nawigacyjne, czyli prawie coś działającego podobnie jak latarnia morska. Ale głowica to również może być głowica silnika, głowica czytnika płyt DVD, CD, czy też głowica drukarki. A więc niezwykle przydatne, potrzebne rzeczy w naszym życiu. Natomiast to znaczenie, które nas najbardziej interesuje w kontekście dzisiejszej Ewangelii, to głowica węgła, czyli to, czym głowica węgła jest w architekturze. Otóż w architekturze jest to najwyżej położony i wieńczący całość budowli kamień narożny. Jak mamy ściany boczne, które łączą się ze sobą pod kątem prostym, to aby te ściany się nie rozpadły, łączy się je właśnie kamieniami narożnymi. A ostatni ten kamień na samej górze to jest właśnie głowica węgła. Ta głowica węgła zapobiega rozpadnięciu się tych ścian, żeby one się nie przechyliły, nie odpadły od siebie, a przez to również, aby cała konstrukcja się nie zawaliła. Dodatkowo również, biorąc pod uwagę to skrajne położenie tej głowicy węgła,
jest to element architektury, budowli, który jest w sposób niezwykły narażony na działanie wszystkich sił zewnętrznych, na przykład wiatru. Ten wiatr smaga tę głowicę, chłoszcze tę głowicę z każdej strony. I tutaj już mamy bezpośrednie odwołania do Chrystusa, do tego, który został posłany do Izraela jak syn do winnicy, do tego, który został odrzucony, tego, który został ukrzyżowany. Chrystus, przytaczając te słowa z psalmu, mówi o sobie. Jest gotów wziąć na siebie niczym głowica węgła wszystkie ciosy, wszystkie grzechy, cały ciężar cierpienia, odrzucenia, o którym bardzo dużo dzisiaj w liturgii słowa słyszymy. Pamiętajmy też, w której dokładnie chwili Chrystus wypowiedział te słowa. Tę całą przypowieść o winnicy i ten fragment psalmu 118 o głowicy węgła. Otóż Chrystus jest już w Jerozolimie, on już triumfalnie wjechał do Jerozolimy. Za parę dni, można policzyć na palcach jednej ręki, on umrze na krzyżu, a potem zmartwychwstanie. Potem zmartwychwstanie po to, aby nas wszystkich nie pozostawić bezsilnych, po to, aby nam wszystkim dać wsparcie, ochronę, żeby dać życie. I ja wiem, czytając dzisiejszą liturgię słowa, że zawsze, kiedy czuję się bezsilny, zawsze, kiedy czuję się tak jak ten właściciel winnicy z pieśni Izajasza, mogę schronić się za krzyżem, mogę schronić się za tą głowicą węgła, mogę schronić się za tym, co daje mi Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, za przebaczeniem, za miłosierdziem. To wszystko pozwala spojrzeć na takie nasze ludzkie rozczarowania przez zupełnie innej perspektywy, przez zupełnie inny pryzmat. I to jest ta dobra nowina na dziś. Mamy głowicę węgła, za którą możemy się schronić. Amen. Przypowieść z tymi winogronami to mi się taki moment z mojego życia przypomniał. Myślę, że poniekąd dość podobny pod względem sadzenia winogron, bez wchodzenia w szczegóły, ale miałem w swoim życiu taki moment, kiedy była właśnie konieczność przeprowadzenia zmian, kiedy ja posadziłem te winogrona, chciałem posadzić winogrona, aby rosły mi w większości, tak dziś na to patrzę, w większości cierpki jagody, parę tych ładnych tam wyrosło, ale gdzieś tam w głębi, w gąszczu ich było mało, a przede wszystkim te cierpki jagody rzucały mi się w oczy. No i właśnie, jedne sługi, drugie i nic. I no ja tak wtedy pomyślałem, no nie, to po prostu się nie udało. I wtedy mógłbym gdzieś powiedzieć, ja poszedłem, nie wiem, zniszczyłem czy podpaliłem po prostu wszystkie te zasadzone wino, grona, tą ziemię też, począł nawet podeptana została igła i mówię, no dno, dna, było coś tam może dobrego, ale to nie miało sensu i potem posadziłem kolejne. I paradoksalnie właśnie wyrosło ich bardzo dużo, cała masa, mógłbym powiedzieć, że polewałem bardzo intensywnie, nawozy też, no bo mnie, po takim czymś to chcę mieć teraz plony, to takie duże, soczyste. I tak się stało, tylko ja po jakimś czasie się zorientowałem, o masz, że tyle nawożenia, tyle podawania i owszem, wyrosło, tylko tego wyrosło tak dużo, że ja po pierwsze wchodzę, że ja tak zacząłem się nimi zajadać i mówię, no i żeś teraz się z kolei w drugą stronę zagalopował, bo wymknęło ci się wszystko spod kontroli i zorientowałem się dopiero wtedy, jak wszedłem sam środek i mówię, oj nie o to też chodziło. Właśnie tak jak Ty Przemek wspominałeś, że czasem jak wyrosną cierpki, to ja człowiek chce się poddać.
Ta historia mnie nauczyła, że owszem, że właśnie nie warto się poddawać, że nie można, natomiast że w drugą stronę też trzeba uważać, by po prostu nie przedobrzyć, bo na początku te winogrona mogą być smaczne, są czyste i bardzo dobre, tylko jak się ich za dużo, to człowiekowi na przykład zrobi się niedobrze albo się zapędzi po prostu i zorientuje się, jak już będzie po fakcie. No i wtedy co? I wtedy trzeba będzie poczekać, nie wiem, może przycinać co niektóre gałęzie, żeby wreszcie dało się dojść do własnych plonów, które się zasadziło. I to tyle ode mnie. Amen. Amen. Ja powiem szczerze, że wczoraj tego słowa słuchałem, dzisiaj tego samego słuchałem, powiem, że zupełnie inne rzeczy przykuły moje uwagę. Więc trzeba pozachodzić na większe w niedzielę. Generalnie to tak słuchając dzisiaj tego drugiego czytania, ja zwróciłem uwagę na to, że też jednocześnie wspomniałem o tym, czym się dzisiaj rozmawiali odnośnie Ducha Świętego i Jego darów, że właściwie to słowo nie mówi o czymś takim trudnym, znaczy w sensie, że tam trzeba, że na przykład ja muszę dawać się, na przykład nie wiadomo co ode mnie Bóg oczekuje, tylko że właściwie wszystko mam otrzymane, tak patrząc na swoje życie, to faktycznie stwierdzam, że wszystko co potrzebne mam. I problem z tym, nie wiem, nieposłuszeństwem, bo przynajmniej ja tak to widzę, że na przykład ja często od Boga otrzymuję wszystko, a nic z tym nie robię. I to nieposłuszeństwo właśnie robotników winnicy, to się właśnie widzę w tych sytuacjach, kiedy ja po prostu niewielkim wysiłkiem mógłbym w tej relacji z Panem Bogiem dać siebie dużo, no a właśnie nawet nie chcę się czasem palcem kiwnąć, no więc tak jakoś dzisiaj mi w głowie do głowy wskoczyło. Amen. Mogłabym powtórzyć dokładnie to samo co Artur, że tak jak wczoraj mi jeden fragment, jakby w sumie fragment, jakby temat ten sam, tylko zupełnie innym kontekście. Wczoraj to do mnie przemówiło, w zupełnie innym kontekście dzisiaj. To oczywiście też jakby wczorajsze wieczorne wydarzenie w jakiś tam sposób na to wpłynęło. Dzisiaj tak to dosłownie nawet nie zastanawiałam się nad tym. Ta myśl przyszła do mnie dokładnie, jak słuchałam twojej homilii, co też pokazuje, że właściwie tak jak też mówiłeś, że za każdym razem jak to czytasz, w jakiś tam sposób przemawia, tutaj nieraz już to padało z ust wielu z nas, że ten sam tekst czytany w konkretnej sytuacji zupełnie inaczej do nas przemawia i tak się stało ze mną, że tutaj mi bardzo fajnie te twoje słowa trafiły, że ten żal Boga, że tyle robi, a i tak my nie potrafimy tego doświadczyć. A ja sobie w tym momencie pomyślałem, kim ja jestem. Ja jestem tylko prochem w stosunku do Boga, a sama też często właśnie się zastanawiam, dlaczego wszystko to, co robię, ciągle natrafiam na jakieś problemy i też już nieraz mam po prostu wszystkiego dosyć. Mówię, wrzucić to wszystko w pierony i po chole, po co ja się w ogóle męczę, ale Bóg mi dzisiaj daje właśnie taki jasny przekaz, bo On i tak w końcu wytraci tych, którzy mu przeszkadzają, swój cel zrealizuje, a jednocześnie mimo, że On jest Bogiem, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg może wszystko, a jednak Go to boli, jednak Go to dotyka, że ten Jego plan, że to, co nam wszystkim swojemu narodowi dał, było tak sponiewierane, tak samo ja w tym swoim malutkim tutaj wycinku świata to mogę czerpać z tego przykładu, z tej właśnie Ewangelii, z tej pieśni, z Izajasza, z tej historii o winnicy, że no trudno, świat nie składa się z samych przyjemności, ale trzeba podążać za tym, co sobie wyznaczyliśmy i przypuszczam, że gdybym nie była w tym miejscu, w którym jestem, że gdybym nie poświęciła już tyle czasu na studium, na zgłębianie Słowa Bożego, na próbowanie przekładania tego na swoje życie, być może już nie raz bym to wszystko rzuciła w pierony i nie wiem, gdzie bym dzisiaj była, a dzisiaj się tak bardzo dobitnie przekonałam, jakby też połączenie z wczorajszym
wczorajszym dniem, że to mi daje niesamowitą siłę i za to chciałem Bogu podziękować. Amen. Amen. Mnie dzisiaj, znaczy jedna rzecz od wczoraj mnie trzyma i jest super, w sensie taka wizja Boga, który jest zupełnie nieracjonalny i Boga, który nie myśli o swoim bezpieczeństwie, byśmy powiedzieli, w sensie jako właściciel, bo każdy, jak mi się wydaje, racjonalny człowiek w tych takich świeckich kategoriach, to by zrobił tak, że jak mu zaczynają podskakiwać jego pracownicy, no to bierze ich na poważną rozmowę, a jak to nic nie daje, to po prostu ich zwalnia. A nie, że tam jeszcze ich próbuje przekonywać do tego, żeby może jednak zmienili swoje postępowanie, nie? I to tak ryzykując bardzo, bo najpierw posłańców, aż w końcu sobie myślą, to może syna uszanują. W sensie ta wizja Boga, który w stosunku do człowieka, próbując go przekonać do miłości, do bliskości, nie grozi palcem i nie pokazuje, jakie złe rzeczy was czekają, jeśli to zrobicie, tylko pokazuje to w ten sposób, że wysyła kolejnych ludzi, którzy będą przekonywali, że może warto wrócić do tej porządnej, poprawnej relacji z właścicielem winnic, no więc z Bogiem, aż w końcu mówi, no to syn, może jeszcze ty pojedź, może ciebie usłuchają, skoro tamtych nie usłuchali. Podoba mi się to takie potęgowanie Bożej łaski, że zamiast ją ograniczać, on jeszcze więcej jej udziela. Ale dzisiaj w czasie, gdy Dobromił proklamował Ewangelię, mnie uderzyła bardzo jedna rzecz, na którą w sumie nie zwróciłem wcześniej uwagi, a może jakoś tak pomijałem to zawsze, czyli moje ucho tego nie usłyszało, bo Jezus zadaje pytanie tym arcykapłanom i starszym ludu, gdy opowiedział tą historię, zadał pytanie, gdy zatem wróci właściciel tej winnicy, co zrobi z owymi rolnikami? Jezus zadaje to pytanie. I to arcykapłani, starsi ludu mówią, ich samych skaże jako złych na nieszczęsną zgubę, a winnicę wdzierżawi innym robotnikom, którzy będą mu oddawać zbiory we właściwej im porze. Jezus w ogóle nie odnosi się do tego. On nie odpowiada na to pytanie. Jezus nie mówi, że wytraci wszystkich tych, nie? To mnie dzisiaj jakoś tak uderzyło, że oni sami odpowiadają na pytanie. To znaczy odpowiadają w swojej logice. Znaczy logiczne jest to, że właściciel, który traci majątek przez nieuczciwych robotników, po prostu się z nimi rozprawi. A Jezus mówi, a nie czytaliście w piśmie, że ten właśnie kamień, którym budujący wzgardzili, stał się głowicą węgła. Od Pana on pochodzi i w naszych oczach jest godzien podziwu. Jaka była reakcja Boga na to, co robili ludzie, którzy teoretycznie mieli dbać o winorość? To nie była reakcja, to nie było wytracenie arcykapłanów i starszych i w ogóle zniszczenie ich wszystkich, tylko on zrobił znowu to samo, co robił do tej pory. Dał jeszcze więcej. I to mnie dzisiaj jakoś tak zainteresowało, że wprawdzie odebrał im ten przywilej bycia jedynymi, ale nie odebrał im absolutnie tego, że nadal mogą być w gronie tych wybranych. Tylko muszą chcieć przyjąć tą Bożą miłość. I mnie to jakoś tak dzisiaj poruszyło, że Jezus nadal daje im szansę, nie? Nie mówi, że sprawa jest zakończona. Nadal również ci, którzy odrzucali, mają prawo, tylko nie w waszej logice, bo w waszej logice to wy wszyscy już byście ich powybijali. Ale logika Boga jest inna. I ta głowica węgła, to o czym Przemek mówił, ona weźmie na siebie te konsekwencje. Gdybyście dostali takie pytanie dzisiaj na twarz, tak odpowiedzieć od razu, czym się dzisiaj bardzo martwicie? Co jest waszym zmartwieniem? Odpowiedzcie sobie w głowie. Co jest waszym największym zmartwieniem w tej chwili? Jak sobie pomyślicie, że wyjdziecie stąd i co jest zmartwieniem, które wam przychodzi do głowy? Nie? Dam wam momencik. Ja wam powiem o swoim zmartwieniu. Moim zmartwieniem jest to, czy Polska dzisiaj awansuje do mistrzostw świata. To jest moje największe zmartwienie w tej chwili. Najistotniejsze. Ale jak się skończy mecz, to będę zmartwiony poprawką z matematyki mojej córki i będę zmartwiony rozmową z szefem, która mnie czeka i zamknięciem pewnego projektu, który jest cholernie trudny. I będę się tym martwił, ale
Dzisiaj nie mam zamiaru się martwić ani matematyką mojej córki, ani moją robotą, którą będę robił w poniedziałek, ani ciężkim treningiem, który sobie zaplanowałem na środę, który też zawsze mnie jakoś niepokoi, czy sobie poradzę i tak dalej, i tak dalej. Bo w czytaniu dzisiaj do Filipian Święty Paweł mówi: o nic się nie martwcie, o nic się nie martwcie. Nie? I tu nie chodzi o to, żebyśmy byli obojętni wobec zadań, które nas czekają. Chodzi o to, że te zadania wszystkie tak naprawdę one nie są do końca istotne. Ponieważ w ostatecznym rozrachunku, gdyby Bóg któregoś z nas dzisiaj zabrał do siebie, to te wszystkie zmartwienia są gówno warte. Za przeproszenie. Tak, to jest nic nie warte. Te nasze wszystkie zmartwienia, nasze te mecze, projekty, poprawki, cuda, wianki na kiju i tak dalej. To wszystko jest niewarte niczego. Jeśli postawimy to w perspektywie Bożej, czyli po prostu w szerszej perspektywie. I te wszystkie sprawy, którymi się martwimy, one są o tyle istotne, o ile w nas one generują, czy prowadzą nas do miłości. Ja już kiedyś miałem takie słowo tutaj, że mówiłem o tym, że wszystko, co robimy, ma sens wtedy, kiedy przymnaża miłości. Nie? Oczywiście, no, co może przymnożyć miłości w oglądaniu meczu dzisiaj? Nie, nie wiem za bardzo jeszcze. No, nie będę. To jest raczej niemożliwe. Raczej marnie wytraci. No. Ale no, można też zachowywać się w czasie meczu w sposób niesztampowy w Polsce, czyli na przykład nie krzyczeć różnych takich niecenzuralnych słów. Chodzi o to, że te wszystkie nasze zmartwienia, one mają nas trochę uczłowieczać. O, chodzi o to, żebyśmy, nie wiem, ja się martwię swoją córką, to nie martwię się dla samego zmartwienia, tylko dlatego, że ją kocham i chcę dla niej jak najlepiej, tak? Jak ja chcę zrobić ten powalony projekt kuchnia w robocie, to w zasadzie ten projekt jest nieważny, bo ja ten projekt chcę zrobić dlatego, żeby zarobić kasę, żeby moja rodzina mogła normalnie żyć. I znowu wychodzi z tego miłość, tak? Bo tu nie chodzi o sam projekt, tylko chodzi o to, żeby być w tej robocie i dać swojej rodzinie coś, co pozwoli im normalnie funkcjonować. Ja sobie myślę, że mnie dzisiaj bardzo te zmartwienia jakoś dotknęły, że chciałbym, żebyście sobie w domu dzisiaj przy wieczornej modlitwie pomyśleli o własnych zmartwieniach i spróbowali je postawić w perspektywie szerszej. Nagle się okaże, że to, co was stresuje, co was spina, tak? Bo spinają nas, mnóstwo rzeczy nas spina, nie? W ogóle niedziela wieczór spina, nie? Już, no na samym starcie, nie? A poniedziałek rano to już jest w ogóle taka spina, że masz wrażenie, że zaraz wszystko się rozpieprzy, nie? Wszystko ginie, wszystko jest złe, pada deszcz, teraz w ogóle wieje wiatr i tak dalej, i tak dalej. Że to wszystko można zrobić nad tym wielki krok i powiedzieć: Panie Boże, wiem, że po prostu taka jest kolejność w moim życiu i takie rzeczy się dzieją, no i dobra jest, idę dalej, nie? Bo można się fiksować, można cały czas łazić i mówić: o kurde, nie? Ta, w tej robocie tyle do zrobienia, ja pierdzielę. Tylko że wtedy ominie nas mnóstwo życia, ponieważ martwienie się rzeczami, które jeszcze nie przyszły, powoduje, że nie widzimy rzeczy, które już są. I to jest wielce, wielce niepokojące. I jeszcze jedna rzecz, która mi tutaj przyszła do głowy. Ta winnica, tak mówiliście o tej winnicy w różnych perspektywach, ale ja chciałbym też obrócić perspektywę i powiedzieć o winnicy, o tym, że to wy, to my jesteśmy winnicą, nie? I tak naprawdę możecie być zarąbistą winnicą, największą winnicą w Europie, która daje najfajniejsze wina, nie? Może inaczej, możecie być największą winnicą w Europie, a możecie nie dawać jednego wina nawet, tak? Możecie być absolutnie potężną winnicą, możecie być kimś niesamowicie wielkim w oczach ludzkich, ale możecie nie dawać żadnego wina. Możecie być po prostu bezwartościowi, jeżeli chodzi o płodność, jeżeli chodzi o miłość, tak? Mi się to trochę kojarzy jednak z naszą wspólnotą i w ogóle ze wspólnotami jakimikolwiek, tak? Jeżeli jesteś we wspólnocie, to wielu z was mówi, że tyle wspólnota daje i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, że wspólnota wam dużo daje, tylko ja cały czas będę uprawiał prywatę i się będę pytał, a co ty dajesz wspólnocie? Nie? Bo to, że wspólnota tobie coś daje, no to jest fajne, nie? No bo przychodzisz i coś dostajesz, nie? Dostajesz, nie wiem, dach nad głową, można sobie wypić kawę, można sobie pogadać z ludźmi, którzy w sumie są sensowni trochę.
można coś tam sobie załatwić, jakiś sobie pomóc. Ale co wy dajecie wspólnocie, ja naprawdę chciałbym, żebyście też zadali, żebyśmy sobie wszyscy zadali to pytanie, nie? Co ja naprawdę daję wspólnocie, nie? I mi tu chodzi naprawdę o konkret, bo miłość to jest konkret. Nie można powiedzieć komuś, kocham cię i nic nie robić, tak? I ze wspólnotą jest tak samo, nie? Z winnicą jest tak samo. Winnica da owoc, to musi być konkret, nie? No, nie pójdziesz do sklepu, nie powiesz, poproszę wino z najlepszej winnicy. I sprzedawca ci powie, proszę. I ci nic nie da. Ostro. I ci nic nie da, nie? I teraz mówisz tak, nie? Kocham cię. I nic za tym nie idzie, nie? Kocham cię, ale mam cię w dal, tak? To jest tak, że to musi być konkret i zróbmy sobie dzisiaj taki naprawdę taką naprawdę rozmowę z Panem Bogiem na temat naszych zmartwień raz, a dwa na temat naszych konkretów i tego, co my dajemy nie tylko tutaj, w tej wspólnocie, nie? Bo jesteśmy w wielu wspólnotach. Przede wszystkim w tej wspólnocie na pewno najbliższej, czyli rodzinnej. Jaki jest konkret tego, co ja im daję, co powoduje, że ta winnica, w której ja pracuję, po prostu daje przepiękne owoce. Amen. Nie każdemu winnica wychodzi, mimo tego, że się bardzo stara, ale to nie znaczy, że mam się na tym jednym skupić i koniec, i kropka. Czasem bardzo opłakuję tą moją nieudaną winnicę, ale tak jak Bóg nie odwraca się, szukam czegoś innego, gdzie indziej mogę się spełnić, gdzie to mi przychodzi z radością. Czasem muszę wracać do tej mojej strasznej winnicy, ale czasem nie ma rady na takie rzeczy. Ważne jest tylko, żeby iść do przodu i nie zamykać się na jednym temacie i koniec, kropka, bo Pan Bóg też nas nie opuścił. Tylko jest przy nas ciągle i możemy tym się pocieszać i jak to jest na tym murze? Górnica, kolego. Mhm. I to nas trzyma w pionie. Dziękuję. Tak? Przepraszam. Ja się poczułam takim rozczarowaniem. Jak słuchałam o tym Bogu, który jest taki emocjonalny i któremu jest po prostu przykro, że ja robię rzeczy, które nie do końca są dobre i których by sobie nie życzył. I jak słuchałam i przeniosłam to na własną sytuację rodzinną, czy w związku z najbliższych i poczułam, że jest wiele rzeczy, które mogłabym robić lepiej, które mogłyby jakoś sprawić przyjemność i radość zarówno Bogu, jak i mojej rodzinie, moim bliskim, to począwszy z jednej strony smutno, że jestem takim właśnie krzewem, który nie do końca co roku wychodzi, a z drugiej mam i to mi daje bycie tutaj, że mam po prostu takie poczucie, że mogę, że potrafię się zmienić, że potrafię to zmienić. I że nie jest, właściwie totalnie nie jestem drzwi zamknięte, tylko wręcz przeciwnie, że to mnie otwiera i pozwala na powrót. Na jakąś taką radość z bycia przy nim. I bycia jakby tu i teraz z osobami, które są wokół mnie. I na pewno będę myślała też o tym, co mogę im dać. I co mogę Bogu dać w takiej mojej minimalnej ludzkiej wersji. Dzisiaj mamy jakiś ta przypowieść kolejna z dziedziny, jak bardzo, to już Tomek o tym wspomniał, jak bardzo Bóg jest fatalnym ekonomistą. Kiedyś posłowie świętej pamięci ruchu Palikota pamiętam, mieli taką interpelację poselską, nie pamiętam już, tak, chyba sam Janusz Palikot z mównicy sejmowej mówił o tym, że generalnie bardzo trzeba ograniczać czytanie Biblii, bo uczy dzieci złych nawyków ekonomicznych. Być może, nie wiem, czy ktoś się kiedyś wzbogacił czytając Biblię i został, nie wiem, wielkim inwestorem czy coś takiego. Ale na pewno można się, tak jak już dzisiaj było wielokrotnie wspominane, wzbogacić miłość. I jakby dobrze
dobrze, dobrze patrzeć na te przykłady, na te przypowieści wszystkie, które Jezus opowiadał o takich bardzo codziennych rzeczach, nie wiem, architektura, kurczę, ekonomia, jakieś, wiecie, ciągle jakieś są słudzy, zarządcy, patrzeć na to właśnie siłą rzeczy, ja patrzę na to z perspektywy człowieka i widzę jakieś tam różne ludzkie przedsięwzięcia, ale są wszystko tak naprawdę, Jezus sprowadza to do opowieści o Bożej miłości do człowieka, o tym, jak bardzo Bóg pragnie nas wziąć do siebie, czy być znowu razem. I tutaj w sumie taką dla mnie logiczną konkluzją tej Bożej ekonomii, bo jest takie pojęcie w teologii ekonomii zbawienia, czyli tego wszystkiego, co dzieje się w historii świata, gdzie Bóg działa w człowieku, w ludzkości, powolutku zbiera ją znowu do siebie. I taką logiczną konkluzją dzisiaj tej Ewangelii przynajmniej, ale też wszystkich czytań, jest to, że tą nową winnicą, którą Bóg powiedzmy dał, kiedy Bóg sam stał się jej właścicielem, to jest Kościół. Nie? To też musimy pamiętać, że tak w refrenie winnicą Pana jest dom Izraela, no to my jesteśmy tym domem Izraela, my jesteśmy dalej tą winnicą. Jezus zaczyna na nowo tą winnicę, ale ta winnica kontynuuje, można powiedzieć, tradycję starej. I warto też w kontekście tego, co dzisiaj sobie mówiliśmy o winnicy, o tym, ile ona dla nas znaczy i tak dalej, żeby też pamiętać, że dokładnie teraz, w tym momencie, ja i każdy z nas tutaj jesteśmy w środku tej winnicy, nie? I może też my jesteśmy tymi zarządcami i kiedyś też będziemy odpowiadać za to, no to w sumie też Przemo o tym powiedział, nie? Że to my będziemy odpowiadać, ile my zrobiliśmy w tej winnicy, nie? Ile my dostaliśmy zapłaty za pracę w tej winnicy, ale jak bardzo my się przyczyniliśmy do jej wzrostu. I tak w sumie dzisiaj takie, można tak ładnie zamknąć tą naszą wymianę dzisiaj, ten dialog. Amen. Jest tak, że z winnicą jest tak, że żeby ona dobrze funkcjonowała, jak jest duża, to potrzebni są różni ludzie na różnych stanowiskach i zajmujący się różnymi rzeczami. Rzadko jest tak, albo jak winnica jest malutka i mało rozwojowa, że jedna osoba ogarnie wszystko. Zazwyczaj jest tak, że potrzebna jest cała ekipa, która dobrze ze sobą współpracuje, uzupełnia się, żeby to jakoś działało. I w Kościele jest dokładnie tak samo. Są różne powołania i funkcje, usługi tak zwane, żeby Kościół działał jak najlepiej, żeby się rozwijał, żeby winnica była na czas przycięta i żeby plon był na czas zbierany, tak obrazowo. Jedną z taką funkcji w liturgii, w Kościele jest liturgia lektora, na przykład, który czyta czytania, przygotowuje się do nich, który nie tylko poprawnie i po polsku przeczyta czytanie, ale też wie, co czyta. Ja tak kilka razy już powiedziałem, że to posługa polega trochę na tym, że jestem tak przygotowany do czytania, że jak mi lekcjonarz zginął, to wiem, o czym było i mogę powiedzieć, jaka była główna myśl tego czytania. I jest też taka posługa z języka greckiego, nazywająca się akolitat. Ta posługa polega na tym, że ktoś idzie przed. Zazwyczaj to byli ci, którzy nieśli świeczki na przykład i szli przed biskupem, diakonami, prezbiterami po to, żeby na przykład we wspólnocie, w katedrze utorować drogę, gdy ludzie się cisnęli. My też już za chwilę tu się będziemy cisnąć, co jest dobrym znakiem.
Ale to też są ludzie, którzy pomagają przy celebracji liturgicznej, żeby ona była jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej zrozumiała. Wiemy, że pośród nas jest taka osoba, która bardzo tego pragnie, która robi bardzo wiele, żeby rozwijać tą swoją wiedzę i praktykę w posłudze liturgicznej. I nie robi tego dla siebie, a przynajmniej mam taką nadzieję z obserwacji, ale robi to ze względu na innych. To jest chyba trochę o tej ta miłość, czy to coś, co się daje. Gdy czasem nie można dać innych rzeczy. Kościół jest po prostu tak bogaty w to, jak można wykorzystać jego różne opcje, żeby Duch Święty dał nam charyzmaty i mamy je odkrywać po to, żeby służyć Kościołowi i światu. I dzisiaj z tym przydługim wprowadzeniem pobłogosławimy Anię, która niedawno była pobłogosławiona do posługi lektora. Nadal będzie się opiekowała czytaniem. I dzisiaj jeszcze ustanawiamy ją, błogosławimy ją do posługi akolity, czyli osoby, która bardzo konkretnie w naszej wspólnocie mi, Dobromiłowi, ma pomagać w celebracji liturgicznej. Może to nie są wielkie wymagania, bo jest nasza wspólnota jeszcze nie gigantyczna i miejmy nadzieję, że nigdy gigantyczna nie będzie, bo byłoby trudno być dalej wspólnotą. Ale jest dla nas, żeby jako akolitka być przed, i często jest przed wieloma, więc dzisiaj błogosławimy Anię do tej posługi, by nam pomagała, że sprawować liturgię. Wam, nam wszystkim, mi, Dobromiłowi i Przemkowi, jak przyjeżdża, i pozostałym. Nam od tej strony tamtej, prezbiterium mikroskopijnego, i nam od tej strony tutaj, to siedzącym naprzeciwko siebie. Niech wystąpi ta, która ma być pobłogosławiona do pełnienia funkcji akolity. Jesteś? Czcigodny Ojcze, w imieniu tej kandydatki proszę o włączenie jej do grona akolitów przez udzielenie jej błogosławieństwa do pełnienia funkcji akolity w zgromadzeniu liturgicznym. Czy jest świadoma zadań, jakie Kościół powierza akolitom i potrafi je pełnić? Została o tym pouczona po ukończeniu przewidzianej dla niej formacji i zakończonej egzaminem. Uważam, że jest przygotowana do pełnienia tej funkcji. Anno, otrzymasz dzisiaj błogosławieństwo do pełnienia zaszczytnej funkcji akolitki. Zadania, które zostaną Tobie powierzone, dobrze znasz. Pełniłaś je do tej pory. Teraz, kiedy zostaniesz włączona do grona akolitów, powinna się podejmować z większą odpowiedzialnością, gdyż lepiej zrozumiałaś ofiarę Chrystusa, Jego uobecnianie się pod znakami sakramentalnymi, i bardzo świadomie podejmujesz swoją służbę przy ołtarzu, jako odpowiedź na Boże powołanie, bo to On Cię tu wezwał. Wzrastaj w świętości, do której powołał nas nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel, w mocy Ducha Świętego. A teraz wobec tutaj zgromadzonej wspólnoty wyznaj proszę swoje postanowienia. Pytam więc Cię, czy chcesz pełnić funkcję akolitki w zgromadzeniu liturgicznym, aby przez to służyć Kościołowi i przyczyniać się do Jego wzrostu? Chcę. Czy chcesz jednoczyć się z Chrystusem w Jego najświętszej ofierze i naśladować Go w codziennym życiu? Chcę. Jak możesz to uczynić? Błagajmy miłosiernego Boga, aby obdarzył swoim błogosławieństwem naszą siostrę, która została wybrana do pełnienia posługi akolity. Wszechmogący Boże, Ty w sakramentach świętych dajesz nam udział w łaskach odkupienia, którego dokonałeś przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Racz pobłogosławić naszą siostrę, która została wybrana, aby w zgromadzeniu liturgicznym pełnić posługę akolity. Spraw, aby była gorliwą służebnicą ołtarza i świadkiem Twojej dobroci wobec spotkanych ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Pontiuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pochrzebił, wstąpił do chwały, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i martwych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. W pokoju do Pana módlmy się. Panie, ja Tobie dziękuję za wszystkich świeckich w naszej wspólnocie, którzy angażują się w nasze życie, wzbogacają nas. Dziękujemy Ci, Panie, że budujesz tę winnicę i prosimy Cię, abyśmy byli Tobie wierni, abyśmy od Ciebie nie odstępowali, ale pogłębiali swoją miłość wobec siebie nawzajem. Ciebie prosimy. Proszę Cię, Panie, za wszystkich zniechęconych, aby brali przykład z Ciebie i nie ustawali w swoich wysiłkach. Ciebie prosimy. Panie Boże, prosimy Cię za wszystkich, którzy w ostatnich dniach zostali pokrzywdzeni przez siły natury, za tych, którzy przedwczoraj zginęli w tym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym, za wszystkich, którzy nagle odeszli lub nagle stracili dach nad głową, stracili wiele dorobek swojego życia, żebyś w jakiś sposób wspierał ich i ich najbliższych po zbieraniu się po tej tragediach. Ciebie prosimy. Panie, żebyśmy do zmian, które dokonujemy w swoim życiu, jeśli trzeba, umieli podejść na spokojnie i nie popadali w skrajne emocje przy tym. Ciebie prosimy. Panie, Ciebie proszę za wszystkich tych, którzy swoją religijność, a czy swoją modlitwę te wykorzystują przeciwko innym, aby pokazać swoją dominację. Proszę Cię, Panie, za nich, aby by wzrastali w miłości takiej, o której uczył Twój Syn Jezus Chrystus. Ciebie prosimy. Panie, żebyśmy umieli też dawać, a nie tylko brać. Ciebie prosimy. Za Józefa i Basię, błogosław im, Panie, i prosimy Cię, abyśmy mogli się z nimi szybko spotkać. Ciebie prosimy. Panie, często gromadzimy się co niedzielę na wspólnotowym śniadaniu, nie tylko. Prosimy Cię, żebyśmy zawsze też pamiętali o tych, którzy nie mają tego luksusu, którzy czasem być może są potrzebujący i potrzebują tego śniadania, i którzy wiedzą o naszej wspólnocie, ale często nie mają odwagi tutaj przyjść. Przede wszystkim, Panie, prosimy Cię za nich i też za nas, żebyśmy nigdy nie zapominali o tych, którzy mimo wszystko są dzisiaj jeszcze głodni. Ciebie prosimy. Panie, w związku z rokiem akademickim, który się rozpoczął, proszę Ciebie o błogosławieństwo dla wszystkich pracowników i studentów do owocnej nauki i pracy. Ciebie prosimy. Panie, Ciebie proszę za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, czy rodziny, które przeżywają teraz jakieś podziały, jakieś kłótnie. Proszę Cię, Panie, o pojednanie dla nich. Ciebie prosimy. Panie, ze zmarłych, zwłaszcza ze wszystkich tych, którzy zmarli, uciekając ze swoich domów, miast, krajów, w których toczy się wojna, w sposób szczególny, Panie, proszę Cię, abyś przyjął do swojego nieba wszystkich tych, którzy utopili się w Morzu Śródziemnym, uciekając z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Panie, za nas, żebyśmy byli święci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze miłosierdzia, przyjmij tę modlitwę przez Twojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Dzięki Tobie mamy chleb, który nam z ziemi dałeś, a przez pracę człowieka nadaje się do spożycia. Prosimy, pobłogosław ten chleb, by stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Janie, na Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Dzięki Tobie mamy wino, które nam z ziemi dałeś, owoc winnego krzewu, który przez pracę człowieka nadaje się do spożycia. Prosimy, pobłogosław to wino, by stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Jahwe, nasz Boże, teraz i na wieki. Abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie
Wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego bowiem doprowadziłeś nas do poznania Twojej prawdy, abyśmy złączeni węzłem jednej wiary i chrztu świętego stali się członkami Jego ciała. Przez Niego udzieliłeś wszystkim narodom Twojego Ducha Świętego, który działając przez rozmaite dary jest sprawcą jedności. Duch Święty zamieszkuje w Twoich przybranych dzieciach, wypełnia cały Kościół i nim kieruje. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan, Bóg sił i mocy, niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach, Hosanna na wysokościach. Wychwalamy Cię, święty Ojcze, i wysławiamy Cię w Twoim świętym, życiodajnym duchu, który na początku unosił się ponad wodami, który mówił przez proroków, który dawał Twojemu wybranemu ludowi światło i siłę. Gdy nadeszła pełnia czasu, Jezus, Twój Syn, stał się człowiekiem przez Ducha Świętego, narodził się z Marii. W mocy Ducha głosił biednym nowinę o zbawieniu, więźniom wolność, strapionym radość, abyśmy nie żyli więcej dla samych siebie, ale dla Niego, który za nas został ukrzyżowany i dla nas zmartwychwstał. Dzięki Chrystusowi także nas obdarzyłeś Twoim Duchem. On prowadzi dzieło Twojego Syna pośród nas aż do końca czasu. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie, którego nam przez Jezusa, sługę Twego, Tobie chwała na wieki. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i powiedział: to jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorość Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego, Tobie chwała na wieki. Tak samo po spożyciu wieczerzy wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został jedno zebrany, tak niech Kościół Twój, aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki. Wielka jest tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Ojcze, ześlij swego Ducha na naszą Eucharystię, aby wypełniła się obietnica Twojego Syna, który zapewnia nas o swojej obecności. Do czasu, gdy powróci Jezus, przychodzimy przed Twoje oblicze ze znakami Jego ofiary i prosimy: niech Twój Duch wypełni swoją mocą i życiem wszystkich, którzy mają udział w ciele i krwi Twojego Syna. Niech On prowadzi Twój Kościół do jedności. Umocnij przez Niego wszystkich, których powołałeś do Twojej służby. Naszego biskupa Franciszka, wspólnotę biskupów, wszystkie kobiety i mężczyzn w służbie apostolskiej, a także cały Twój lud na ziemi.
Wysławiamy Cię we wspólnocie z Marią, Matką Twojego Syna, z Twoimi apostołami i świadkami krwi oraz wszystkimi świętymi przez Jezusa, Twojego Syna. Przez Niego z nimi w nim. Niech będzie Tobie, Boże Wszechmogący Ojcze, we wspólnocie Ducha Świętego wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieku. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my wszyscy tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z jednego chleba i pijemy z jednego kielicha. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana, święty, święty, święty.
rozmijcie z nami nieba. Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba. Święty, 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 powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie. Święty, 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 Pan wieczny zawsze wszędzie, ku nam łaską zdjęty, niech wiecznie wielbiony będzie. Święty, święty, święty. Niech z serca płynie pieśń, dziękujmy wszyscy Bogu, a wielkość Jego dzieł niech wielbi chór aniołów. Miłością swoją On ogarnia wszystkich nas i uszczęśliwia świat obfitość Jego łask. Ojcu, składajmy cześć i hołd i dziękczynienie. Syna i Ducha wraz wielbimy naszym śpiewem. Bogu, co jeden jest, niech hymn pochwalny brzmi. O Trójco, przyjmij pieśń, na wieki chwała Ci. Widzieliśmy światłość prawdziwą, przyjęliśmy Ducha z niebios, znaleźliśmy wiarę prawdziwą. Kłaniamy się niepodzielnie Trójcy, albowiem ona nas zbawiła. Błogosławiony Bóg nasz w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech się napełnią usta nasze wielbieniem Ciebie, Panie, abyśmy śpiewali chwałę Twoją. Pozwoliłeś nam bowiem uczestniczyć w Twoich świętych, Bożych, nieśmiertelnych i życiodajnych tajemnicach. Zachowaj nas w swojej świętości, abyśmy w ciągu całego życia uczyli się Twojej sprawiedliwości. Alleluja, Tobie chwała, Ojcze, Synu i Święty Duchu. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże Waszych serc i myśli w poznaniu miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. 297. Paschalne. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się przestrasza, na cud Jonasza. Strach się grobu miesza, a